it's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way, but as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas. Kochani, witam was w kolejnym dniu vlogmasu na moim kanale. Jest godzina 12, a jest tak ciemno na zewnątrz, że myślałam może pójdziemy na jakiś spacer, ale jest naprawdę nieprzyjemna pogoda, także sobie odpuścimy. Co chcesz robić dzisiaj? Otworzysz z mamą dzisiaj kalendarz adwentowy? Jeszcze nie otwierałaś. Tak? Cieszę się tak bardzo? 11, nie 12. Tutaj, tutaj, tam. Pomogę ci, bo jest daleko. O, to jest ten numerek. Chodź, ja ci pomogę. Otworzymy. Dzisiaj w 11 była maskara i mi się wydaje, że już na początku kalendarza była maskara, ale z inną szczoteczką. Spójrzcie, ta szczoteczka jest bardziej wygięta i taka większa, także mamy drugą maskarę. Dobrze, że ty jeszcze nie potrafisz otwierać takich rzeczy, co? Kiedyś jak dopadniesz, mamy maskarę, to się już boję. Jesteś gotowa sprawić szczęście mojemu przyjacielowi? To znaczy? Urodziny, prezenty, szykowanie. To Michael ma urodziny. To nie tylko twojemu przyjacielowi, ale chrzestnemu naszej córki. No widzisz, to tym bardziej. Tym bardziej widzisz, musisz. Laurki rysować. Tym bardziej musisz się wykosztować. Ja? Tak, ty. Bo znaczy, nie ja bardziej. Dlatego, że nie powiemy co, ale słuchajcie, bo chodzi o to, że ja mam inny pomysł na prezent dla Michaela, a Angelika ma totalnie inny. Ja nie powiemy jako. No bo nie powiemy. On już dostanie to. Nie. Jutro. Nie powiemy jaki kotek. Co? Nie powiemy, jaki prezent ode mnie dostanie. Aha. Więc chodzi o to po prostu, że ja miałem ochotę kupić mu co innego. Angelika się ale z tym totalnie. Dostanie? Tak, Angelika się totalnie z tym nie zgadza, dlatego po prostu rozdzieliliśmy pomysł na prezenty i Angelika daje swój, a swój i tyle. Nie wiadomo jeszcze. Na 100%, bo ja jestem przekonany, ja chcę to zrobić. Serio? Na 100% jestem przekonany. To jest super prezent, bo już kilka takich rzeczy kupiliśmy komuś. Natomiast no. Czy jemu to jest najbardziej potrzebne? Ja uważam, że jemu bardziej by się przydały jakieś fajne ubrania. Nie wiem, nie, ja mam swój, ja naprawdę wolę 100 razy. Naprawdę, no ja się nie przekonam. Zrobiłam sobie dzisiaj włosy z tym podem. Uważam, że fajnie wyszło. Ja rzadko robię sobie takie włosy, ale czasami lubię. Rzadko mnie widzisz, nie? Z takich włosów. Bardzo i powiedziałaś, ile razy cię skomplementowałem? Tak, aż jestem sama zdziwiona. Dlaczego? Żartuję. Dlaczego ty tak żartujesz cały już? Czas? Powiedz prawdę, że cię komplementuję cały czas. Nie, w ogóle. Po prostu cały czas mówi mi, ty pasztecie. No już co. Żartuję. Wcale tak nie jest. No, ja myślę. Dużo mnie komplementuje, to trzeba mu przyznać. Oficjalnie otwieram sezon na mój buty. Czyli trochę zimowy, nie? Zobaczmy, jakie mam buty kosmiczne. Wow. Nie wszystkim się podobają, ale mi się podobają. Fajne? Przez te buty prawie rodzice zerwali. Dlaczego? No bo chciałaś, że kochankę szukałaś moją, kochanki. A to pojechał do Krakowa specjalnie po niej jednego dnia i wrócił. Też takie ci kupimy, są takie dla małych dzieci, ale jeszcze musi ci troszeczkę stópka urosnąć. Chyba jest od drugiego roku życia? No, coś takiego. Tak? Będziesz chodziła w taki? To jest akurat na 50-lecie, wiesz? To taka kolekcja. Jeremy Scott, wiesz? To nie jest Jeremy Scott, drugie są Jeremy. Jest Jeremy'ego Scotta, pokaż. Nie. Tamte są Jeremy'ego Scotta. Aha, tak. A te są. Po prostu rocznice, tak, masz rację. No, żartowałem. Mamo, tato, zabieraj mnie. Co ta mama robi z tobą? Bucy! Szarlotka? Charlie, co ta mama robi? Masz mu bucy. Fajne? Kolorowe? Jest nowy wóz na dzielni. Jak się prowadzi nowy samochód? Super, fajnie. Szarlotka. Wow. Fajnie, że taka różnica, nie? Bo pamiętasz, że na początku chcieliśmy wziąć spacerówkę też różową? Tak. I fajnie wyszło, że czarny, nie? Dobrze, no bo już ten różowy mnie trochę zmęczył po takim czasie. Fajnie, taka nowa fura. Pokaż. Cześć.
Dzień dobry. Chyba się podoba. Ona jeszcze tak sama nie siada, ale już siedzi często, jak się on prowadzi. Tak. Więc stwierdziliśmy, że to czas na spacerówkę. Tak? Na 7 miesięcy spacerówkę dostałaś. Czy to wszystko dla mnie, proszę pana? Kupiliśmy już prezenty pod choinkę dla naszych gości, ale się ekscytuję, bo są piękne. Chciałabym bardzo wam pokazać, co to jest. Ale? Ale nie mogę, bo te osoby to zobaczą, także niestety. Może wam pokażę po Wigilii. 20 minut. Bardzo 20 szybko. Minut. Dla tylu osób, ja wiem, że tu dla czterech osób prezenty. Ja wiem, że to są same kobiety, więc wy będziecie trzymać stronę Angeliki, ale wchodzimy do sklepu. Pierwszą rzeczą po 10 sekundach jest rzecz, którą Angelika po 30 minutach kupuje. Nic więcej musiałam ją nie zainteresowało. Musiałam się upewnić. Na tej jednej rzeczy. Musiałam się upewnić, czy ten kolor. Kochanie, ale minut. Super, super rzecz, prawda? Super. Chciałabym taki prezent dostać, także bardzo jestem zadowolona. Wyglądasz jak ekspedient z tą bluzą. Znaleźliśmy taki ładny sweter, spójrzcie, z napisem fajny. Takim złotym, a tu jest biały z granatowym. Jest ten jest taki fajny, taki świąteczny, można powiedzieć, no. Co? Nie wiem, czy ja sobie też nie wezmę. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że ci w prezencie no to kupuję. Żartowałem, że sobie wezmę, wcale nie. Cieszysz się? No, bardzo. Bardzo mi się podoba i tak od razu jak zobaczyłam go, to stwierdziłam, że też będziesz ładnie w nim wyglądać. No, to co? To takie dwa bierz. Dobra. To ja Elkę, a Michaelowi M-ka, tak, zdecydowanie. No, dziękuję. No i co tam jeszcze? Jedziemy do domu już, tak. Co? Wszystko mamy, prezenty nakupione. Do bankomatu jeszcze, ale chyba tam jest. Czy jak dobra. Ja mam M-bank, to PKO wypłacę? Ale na dole masz ten Euronet. Tutaj. Chcesz iść tam? Nie. Już wam powiem, dlaczego nie zużyliśmy się w końcu na jeden prezent. Luka stwierdził, że on chce mu dać sam to, co wymyślił, więc ja stwierdziłam, że nie ma problemu w takim razie. I ja kupię mu coś innego. Znalazłam sweterek, także bardzo się cieszę, bo jest bardzo ładny. I to jest właśnie taka rzecz, którą chciałam mu kupić. Także fajnie. Ja mu dam prezent jutro, a Luka ma mu dać kiedy? Zobaczymy jeszcze. Zobaczymy. Jakieś takie, wiecie, ma... jakieś tajemnice swoje i przeróżne pomysły, o których nie mogę mówić. Wiesz, że pod filmem, w którym mówimy, że jeżeli będzie 50 tysięcy, to założysz garnitur świąteczny. Kochani, jest 56. No i dobra. Zakładasz. Trzymałaś, nie, ja bardzo no ja po prostu... Akurat cała twoja rodzina przyjdzie i ja wyskoczę. Ja bardzo bym chciała, żeby z mamą się udało. Brakuje jeszcze 90 paru tysięcy. Nie wiem, udało, jak to zrobić. Żeby się udało, czy ty sobie wyobrażasz moją mamę w tym garniturze? Musimy mówić o tym na vlogach, na każdym. Dlatego, że ten vlog, jak dodajesz codziennie, to on już spływa, już się jest nieoglądany, więc wiesz. Kurczę, no... Musimy coś z tym zrobić i ja muszę ten garnitur znaleźć, czy w ogóle jest w mniejszym rozmiarze. Jak nie, to kupię w większym i zwęzimy go. No to go wiesz, trzeba się go zamawiać. Tak. Leję sobie właśnie wodę do wanny i użyję dzisiaj mojego ukochanego płynu na dobranoc. On tak pięknie pachnie i tak jak zawsze... Taką nakrętkę dajemy pod bieżącą wodę i zobaczcie, jaka jest woda, mega. A jaki piękny zapach. Po miesiącu czasu dzisiaj, uwaga, dzisiaj przyszła szyba do naszej konsoli. Ona cały czas tutaj biedna sobie stała bez szyby i nic na nią nie mogłam postawić, a dzisiaj jest ten moment, więc postawiłam tutaj tą choinkę, którą miałam w sypialni. Jakoś tak bardzo ładnie mi ona tutaj pasuje, także będę musiała sobie do sypialni drugą taką dokupić. I z jednej strony postawiłam świecę z Twinkle, grzane wino, w małej wersji oraz w dużej. Położyłam się na kanapie, Luka przed chwilą ululał niunię, także po prostu jestem taka szczęśliwa, bo wyszłam z wanny, walnęłam się na kanapę przy tych pięknych ozdobach i mam wieczór sama dla siebie. Odpaliłam świecę i puściłam Kevin Sam w domu. Ostatnio oglądaliśmy Kevin Sam w Nowym Jorku, a stwierdziłam, że taki klasyk obowiązkowo jeszcze muszę zaliczyć, także oh, mega się cieszę. Jeszcze z tego co wiem, to Luka zamówił kalmary na winie, także czuję się jakbym dzisiaj miała jakieś święto. On poszedł na dół do chłopaków nagrywać vlogmas, bo jak wiecie, on w tym roku też nagrywa vlogmas, także zazwyczaj to tak wygląda, że wieczory spędzam z niunią, a dzisiaj pierwszy raz ona jakoś poszła w miarę wcześniej spać. Mam nadzieję, że zaraz się nie obudzi i że ta chwila będzie trwała długo. So fast, I wish I could somehow make them last. Put it in.
kupiłam dla twojej siostry ostatnio? Nie. Dobrze, więc prezentuję. Jutro przyjeżdża rodzina Luki i oczywiście był Mikołaj i coś przyniósł dla Nikoli. My jedziemy tak naprawdę na drugi dzień świąt, tak? No na pewno. Więc wtedy już przywieziemy takie prezenty świąteczne. Teraz nie będziemy sobie jeszcze ich dawać. Także mamy opakowanie, kieliszki. Tak, pościel pamiętam. To jest ta sama pościel, co czeka teraz na nich w pokoju gościnnym. Tylko, że w mniejszym rozmiarze, bo Nikola ma mniejszą kołdrę. Tutaj mam jeszcze taki komplet. Czapka, rękawiczki i szalik z Zary, z działu dziecięcego. I tam były właśnie takie zestawy dla starszych dzieci, dla młodszych. Także wzięłam taki w kolorze ciemnym, był jeszcze w kolorze jasnym. Komentujesz coś, czy ładnie? Bo nie wiem. Ładnie, już zagapiłem się. To ostatnio ty kupiłeś, nie wiem, czy pamiętasz, w H&M. Nie, nie pamiętam. Ja dałam, przy Kasia, ty zapłaciłeś. Okay. Takie gumki świąteczne, może wiesz, jakoś tam na Wigilię sobie założę. Też ja je kupiłem? Nie, tak. No, już myślałem. Taka spódniczka z Zarychą. Bardzo fajna. Z Zarychą? No to ładnie, do spania, no. Z Zary, taka wiązana. I czy do tego, czy osobno taka ładna bluzeczka biała. Przepiękna. Fajny Mikołaj? Tak, bardzo. Cieszę się, że ci się podoba, to najważniejsze. Pościel mi się bardzo podoba. To twoja siostra. Ta jest tylko pościel musisz od razu dać na początku, żeby Nikola nie pomyślała, że w tej co spała jej dałaś, nie? Wiesz, możesz być. Ty tak potrafisz czasami jej dać używaną rzecz. Ja? No żartuj. Kamina. Zobacz, fajna? No fajna. Prezentuj, no i jak śpisz, tak? A, teraz musisz się przykryć czymś. O, ale ładnie pachnie. Myślę, że wyprana. Bardzo mi się ona podoba. Jakoś tak, co? Ta pościel... Jestem w ubraniu. O nie, to jest świeża pościel, to zejdź. Zejdź. Ta pościel mi się bardziej podoba niż ta, szczerze mówiąc, bo jest taka stonowana. A mi się podoba bardziej mojej siostry. Nie, ale przepiękna jest. Chciałam powiedzieć, że najlepsza. Do twojej siostry jest bardziej taka dziewczęca w serduszka, w choineczki czerwona tam. A dla nas już, dla starszych taka. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas.